Witajcie kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmowej trylogii o Obi-Wanie, bo serial, który niedawno pojawił się na Disney+, początkowo był planowany jako seria filmów właśnie. Co więcej, pomysłodawca i scenarzysta tejże trylogii, Stuart Beatty, udzielił ostatnio bardzo obszernego wywiadu serwisowi The Direct, w którym dość szczegółowo omówił, jak miały wyglądać jego filmy. Beatty wymieniony jest co prawda w napisach końcowych 4 z 6 odcinków Obi-Wana Kenobiego, bo masę jego pomysłów wykorzystano w serialu, aczkolwiek jego wersja historii o Mistrzu Jedi znacząco różni się od tej, jaką ostatecznie dane nam było zobaczyć. Warto też w tym miejscu zaznaczyć, że serial oparty został na scenariuszu 1 z 3 filmów, a Beatty we wspomnianym wywiadzie opowiada także, jakie były jego plany na dalsze części trylogii. Zatem, jak się domyślacie, w tej rozmowie pojawiło się sporo ciekawych informacji. No dobra, to bez zbędnego przedłużania przejdźmy już po prostu do rzeczy i sprawdźmy, jak miał wyglądać ten filmowy Obi-Wan. Zaczniemy oczywiście od pierwszego filmu, na którym serial bazuje. Ze słów Beattiego wynika, że największe zmiany w stosunku do jego scenariusza nastąpiły w kontekście Reavy, bo tę postać stworzył właśnie Beatty. Przede wszystkim filmowa Reava nie miała wiedzieć, że Vader i Anakin to ten sam człowiek, a jako inkwizytorka była motywowana przez nieco inne pobudki. I teraz pozwólcie, że zacytuję wam Stuarta Beattiego ze wspomnianego wywiadu. I co jakiś czas będziemy się tutaj posiłkować tymi cytatami z tej rozmowy. Myślałem, że to nie miałoby sensu, by Reava znała sekret Vadera. W świątyni widziała po prostu Anakina, bo na tym etapie nie ma on jeszcze swojej zbroi, prawda? Zatem widziała na własne oczy, jak Anakin, ten legendarny Jedi, morduje jej przyjaciół, niemal zabija też ją samą i w zasadzie zostawia ją na niemal pewną śmierć. Więc w jej głowie wygląda to tak, jakby Jedi byli tymi największymi złoczyńcami w galaktyce. Po tym wszystkim nie ma problemu, by uwierzyć w kłamstwa Imperium, że to Jedi planowali dokonać przewrotu i przejąć kontrolę, ale zostali powstrzymani przez klony. To był właśnie powód, dla którego polowała potem na ocalałych z rozkazu 66 Jedi, bo naprawdę wierzyła, że ci zdradzili ją i galaktykę, że są najpodlejszymi istotami we wszechświecie. Brzmi to ciekawie, sami przyznacie. Beatty dodał też, że Reava miała być w filmie okrutna i robić rzeczy niewybaczalne. Oczywiście na końcu czekało ją małe odkupienie, ale sam Beatty podkreślił, że to odkupienie wiązało się ze śmiercią Reavy. Scenarzysta całkiem słusznie wyszedł z założenia, że po przekroczeniu pewnej granicy nie możesz po prostu żyć jak gdyby nigdy nic swoim nowym życiem. Coś takiego w Gwiezdnych Wojnach raczej by nigdy nie zadziałało. To nie jest przypadek, że Vader czy Kylo Ren ostatecznie wracali na stronę światła, ale ceną była właśnie śmierć i wcześniejsze poświęcenie. I dokładnie taki sam los czekał w filmowym Obi-Wanie Reavę. Inkwizytorka miała przez niemal cały film przewodzić polowaniu na Kenobiego i, co dość ciekawe, miał jej też towarzyszyć specjalny oddział weteranów klonów, szkolonych specjalnie z myślą o polowaniu na Jedi. Brzmi to trochę jak szturmowcy czystki, którzy zadebiutowali w grze Upadły Zakon, ale trzeba pamiętać, że scenariusz do filmu powstał jeszcze w 2016 roku, więc długo przed premierą Fallen Order. W każdym razie, jak widzicie, idea, która przyświęcała Beattiemu, jest tutaj dość podobna. Beatty wspomina, że nie planował w swojej historii pokazywania innych znanych z animacji czy gier inkwizytorów, bo to uniemożliwiało mu zabicie któregokolwiek z nich. Potrzebował więc Reavy, kogoś, kogo osobista historia będzie dodatkowo solidnie powiązana z Obi-Wanem i Vaderem, co zapewni taki bardziej emocjonalny wydźwięk całości. Jak podkreśla sam scenarzysta, Reava była ważna także dlatego, że od początku Beatty zakładał, że Obi-Wan przegra walkę z Vaderem. Zatem wprowadził do historii trzecią siostrę, bo chciał, żeby Kenobi mógł nie tylko pokonać kogoś ważnego w bezpośrednim starciu, ale i ocalić przed ciemną stroną mocy. W filmie to właśnie po przegranym starciu z Obi-Wanem Reava dowiaduje się od rycerza, że Vader to Anakin, co oczywiście kompletnie zmienia jej perspektywę na to, co wydarzyło się w przeszłości.
dociera do niej, że od lat żyła kłamstwem, a ta litość okazana przez Kenobiego przypomina jej dodatkowo, kim była kiedyś i kim zawsze powinna być, mianowicie rycerzem Jedi. Na końcu odrzuca więc ciemną stronę, ale ponosi za to najwyższą cenę. Aczkolwiek do finału jej wątku jeszcze wrócimy. Teraz skupmy się na samym Obi-Wanie i Vaderze. O ile Beatty nie zdradza dokładnie, w jakich okolicznościach w jego filmie Obi-Wan zmuszony jest opuścić Tatooine, tak podzielił się kilkoma wątkami, jakie zamierzał przedstawić na tej pustynnej planecie. I tutaj przyznaję, autentycznie żałuję, że tego nie zrealizowano w serialu, bo wrócić miał znany nam dobrze z Zemsty Sithów i przede wszystkim z Wojen Klonów Cody. Bardzo podobał mi się pomysł posiadania przez Obi-Wana na Tatooine jakiegoś przyjaciela z dawnych lat, takiego sekretnego przyjaciela. W scenie, w której Kenobi po raz pierwszy udaje się do miasta, mieliście zobaczyć, jak jest przez kogoś śledzony, a następnie wciągnięty w ciemną alejkę i zaatakowany. Tym napastnikiem miał być Cody, przystawiający Obi-Wanowi nóż do gardła i mówiący: nie żyjesz. Szybko okazałoby się jednak, że tak naprawdę Cody czuwa nad Kenobim, a tym atakiem daje mu po prostu do zrozumienia, że Jedi musi być ostrożniejszy, bo coś za łatwo go ostatnio podejść. Po usunięciu chipu inhibicyjnego Cody miał być w szoku, kiedy dotarło do niego, że próbował zabić Obi-Wana. Dlatego teraz próbuje odkupić swoje winy. Razem z Obi-Wanem byliby jak takie stare małżeństwo. Wiecie, moje założenie było takie, że kiedy Kenobi opuści Tatooine, to powierzy Cody'emu dbanie o bezpieczeństwo Luka. Beatty zdradził też, że akcja filmu co jakiś czas wracałaby na Tatooine, a Cody miałby tam ręce pełne roboty, chroniąc rodzinę Larsów. No, trudno powiedzieć, jak działałoby to na ekranie, ale sama koncepcja brzmi co najmniej intrygująco. Sam liczyłem na to, że w serialu pojawi się Cody, więc nie będę ukrywał, szkoda, że tego wątku z filmu nie zrealizowano także w serialu. Jeśli chodzi zaś o samego Obi-Wana, to w tej filmowej wersji również miałby on być początkowo odcięty od mocy. Wszystkie nadzieje Kenobiego na tym etapie związane byłyby z Luke'em, z takim przekonaniem, że syn Anakina uratuje galaktykę i że po prostu trzeba za wszelką cenę zacząć go szkolić i wskazać mu odpowiednią drogę. Takie przekonanie jest jednak błędne i ostatecznie miałoby doprowadzić do tego, że Luke stanie się dokładnie taki jak Anakin, z czego Kenobi zdaje sobie sprawę dopiero pod koniec filmu. Beatty chciał pokazać, że ważną częścią osobowości Luke'a i tym, co odróżniało go od ojca, było to, że wychował się w kochającej go rodzinie. Taka chęć odebrania Larsom Luke'a w młodym wieku i szkolenia go tak samo jak wcześniej ojca pokazałaby nam, że Obi-Wan nie wyciągnął wniosków i drugi raz zamierzał popełnić ten sam błąd. Dopiero z biegiem filmowej historii odzyskuje on połączenie z mocą i dochodzi też jednocześnie do wniosku, że musi zaufać woli tej mistycznej siły i zostawić chłopca w spokoju, jeśli ten faktycznie ma spełnić swoje przeznaczenie. Z tym wiąże się zresztą bardzo ciekawa scena, która także w serialu się nie znalazła. Pamiętacie na pewno Ścieżkę, tę organizację, która ratowała istoty czułe na moc przed Imperium. W filmie Ścieżki nie było, ale istniała podobna grupa, której losy powiązane były z Obi-Wanem. Mianowicie miała to być grupa uchodźców wierzących w tajemnicze bóstwo spajające wszechświat. No, w gruncie rzeczy wierzyli więc w moc i do pewnego stopnia ją czuli, ale po prostu pojmowali ją jako jakąś boginię. Podobnie jak w serialu, Obi-Wan na pewnym etapie podróżuje wraz z tymi uchodźcami, próbując uratować ich przed Imperium. I tak jak w serialu zresztą, również odciąga od uchodźców uwagę Vadera, zwabiając go w miejsce, w którym mierzy się ostatecznie z Sithem. Nim jednak do tej walki dochodzi, Kenobi doznaje wizji związanej z Luke'em. Kobieta o imieniu Tao miała zabrać Obi-Wana do ich świątyni i powiedzieć mu coś w stylu: połóż tu ręce, zamknij oczy i skup się, pozwól naszej bogini do ciebie przemówić. Oczywiście ta bogini to tak naprawdę moc. Obi-Wan robi więc to, co jest proszony, a gdy otwiera oczy, jest na Mustafarze i oczywiście reaguje na zasadzie: o kurczę, jak ja się tu znalazłem? Dostrzega od razu postać w ciemnych szatach z czerwonym mieczem świetlnym. Oczywiście myśli, że to Anakin, ale gdy ten gość w szatach podchodzi bliżej i unosi miecz nad głowę, widzisz, że to dorosły Luke.
Potem dochodzi do walki. Obi-Wan i Luke pojedynkują się ze sobą na Mustafarze, co miało być oczywiście takim nawiązaniem do sceny z jaskini z Imperium kontratakuje. Walka miała kończyć się tak, że Luke niemal zabija Obi-Wana i wtedy Kenobi wybudza się z tej wizji. To taki zwiastun przyszłości, tego co wydarzy się, jeśli Obi-Wan będzie chciał szkolić Luke'a, przerzucając tak naprawdę całe swoje poczucie winy i odpowiedzialność na dzieciaka. To przełomowy moment dla Obi-Wana, który myśli sobie, okej, muszę odpuścić, bo to jest przyszłość, ku której teraz zmierzam. Luke stanie się Sithem i pójdzie w ślady ojca. Obi-Wan w ten sposób akceptował wolę mocy, bo wcześniej chciał narzucić własną wolę Luke'owi. Oczekiwał, że chłopak stanie się największym Jedi w historii i naprawi wszystkie błędy przeszłości, co oczywiście było receptą na kolejną tragedię. I to Obi-Wan w końcu by pojął. W filmie Obi-Wan miał też początkowo wierzyć, że w Vaderze wciąż jest dobro, że Anakin wciąż może być ocalony przed ciemną stroną. Beatty sprowadza to do sceny z powrotu Jedi, w której Vader przyznaje Luke'owi, że Kenobi, tak jak Luke, również wierzył kiedyś, że Anakina wciąż można uratować przed samym sobą. I know there is good in you. The Emperor hasn't driven it from you fully. Obi-Wan once thought as you do. Od tej sceny wszystko się zaczęło. W ten sposób przekonałem Disneya do mojego pomysłu. Powiedziałem im, słuchajcie, mam taki pomysł, że Obi-Wan opuszcza Tatooine pomiędzy trzecim i czwartym epizodem i mierzy się z Vaderem. Na początku stwierdzili, że to nie ma sensu i nie powinno mieć miejsca, ale drążyłem i stwierdziłem, ależ nie, to właśnie musiało się wydarzyć. W Powrocie Jedi, kiedy Luke oddaje się w ręce Vadera, mówi mu, że wciąż wyczuwa w nim dobro, na co Vader odpowiada, że Obi-Wan też kiedyś tak myślał. Zwróciłem im uwagę, że nie widzimy niczego takiego w Zemście Sithów. Kenobi po prostu przylatuje na Mustafar, walczą tam ze sobą, po czym zostawia on Anakina na pewną śmierć. Dopiero wtedy przyznali mi rację, że coś w tym jest, że za tym może kryć się większa historia. I poszedłem właśnie tym tropem. Zastanawiałem się, jak ktoś może z takim przekonaniem stwierdzić, że Darth Vader zdradził i zabił Anakina. Musiało być coś więcej. No i ta Padme mówiąca Obi-Wanowi tuż przed śmiercią, wciąż jest w nim dobro. Chodziło to za mną. Dlaczego Vader mówi, że Kenobi myślał, że da się go nawrócić? To wszystko zainspirowało mnie do napisania tej historii i w efekcie przekonało też studio do zatrudnienia mnie. Podobnie jak w serialu, dopiero gdy dochodzi do finalnego pojedynku Obi-Wana z Vaderem, do Kenobiego dociera, że jego przyjaciel no tak naprawdę od dawna nie żyje. Także w filmie maska Vadera miała zostać zniszczona, a wtedy Sith przyznałby przed Kenobim, że to on sam zabił w sobie Anakina. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Te słowa miały zresztą nieco wyprowadzić rycerza z równowagi, bo poczuł się tak, jakby drugi raz w swoim życiu stracił Anakina, robiąc sobie wcześniej nadzieję, że wciąż może odzyskać dawnego druha. Sama walka za to miała jednak wyglądać inaczej, tak samo jak jej rezultat. W filmie Obi-Wan i Vader mieli walczyć ze sobą na rozpadającej się stacji kosmicznej, co zresztą częściowo mogliśmy zobaczyć na szkicu koncepcyjnym, który pojawił się w pierwszym materiale promującym serial. I choć miało to być wyrównane, epickie starcie, to ostatecznie wygrać się miał Vader, który na końcu zepchnął Kenobiego w przepaść. Nie był jednak w stanie odnaleźć potem ciała. I tutaj do gry wkracza Riva, która na tym etapie wie już, kim tak naprawdę jest Mroczny Lord. Inkwizytorka kłamie, że odnalazła Obi-Wana i dobiła go, co wprowadza Vadera w szał. Zniszczenie Kenobiego było w końcu jego misją i z jego punktu widzenia nikt nie miał prawa pozbawić go tego ostatecznego ciosu. Dlatego zabija Rivę, która od początku jest świadoma, że to kłamstwo będzie kosztować ją życie, ale jednocześnie pozwoli uciec Kenobiemu i sprawi, że Vader przestanie go ścigać. Bo od samego początku filmu Beatty zamierzał pokazać, że to odnalezienie Obi-Wana, od
czasu Mustafaru jest w zasadzie obsesją Sitha. I to obsesją, która staje się irytująca nawet dla samego Imperatora. Dopiero ta domniemana śmierć dawnego mistrza sprawia, że Vader czuje, że zamknął pewien etap i od tego momentu w pełni koncentruje się na byciu żelazną pięścią Palpatina. Podejrzewam, że ten motyw zmieniono w serialu głównie dlatego, że stałby on w sprzeczności z animacją Rebelianci, gdzie kilka lat później Vader wciąż zakłada, że Kenobi żyje. Niemniej myślę, że pomysł Beattiego na rozwiązanie tego wątku też był naprawdę dobry. Warto przy okazji podkreślić, że w filmie mieliśmy zobaczyć Vadera polującego na innych Jedi. Mój film zaczynał się od sceny, w której Vader walczy z 5 rycerzami jednocześnie i wszystkich zabija. Chciałem, żeby to wybrzmiało, że jest on prawdziwym zabójcą i postrachem dla każdego Jedi. Oczywiście inkwizytorzy od czasu do czasu potrafili jakiegoś rycerza pochwycić, ale to Vader był tym gościem, który dosłownie masakrował każdego Jedi, jakiego spotkał na swojej drodze. Jak widzicie, sporo rzeczy w filmie wyglądało inaczej. Z racji na to, że od początku miała to być trylogia, Beatty podzielił się też w rozmowie z The Direct pomysłami, jakie chciał zrealizować w drugiej części serii. Jak podkreślił, nie napisał scenariusza do sequela, bo produkcja filmu została zamrożona przez Disneya, gdy Beatty kończył pracę nad pierwszą częścią. Nie zmienia to jednak faktu, że wstępny zarys kontynuacji miał już ułożony w głowie. Pierwszy film, podobnie jak serial, miał sprowadzać się do tego, że Obi-Wan poddaje się woli mocy i zostawia Luka w spokoju. W drugiej części chciałem za to zbliżyć Kenobiego do momentu, w którym widzimy go już w Nowej Nadziei. Pomyślałem sobie, że najmocniejszą sceną w historii Obi-Wana jest ta, gdzie poświęca się w czwartym epizodzie. Niesamowity moment, taki po którym łezka się kręci w oku. Ale jak głębiej się nad tym zastanowić, to ta decyzja nie mogła być raczej nagła, on musiał być na to przygotowany i myśleć o tym wcześniej. Musiał się jakoś z tym pogodzić, tak to przynajmniej dla mnie wyglądało. To taka uniwersalna rzecz, z którą wszyscy się zmagamy, czyli pogodzenie się z własną śmiertelnością. Więc dla mnie to był naturalny kierunek, w którym chciałem podążyć z Obi-Wanem. Pokazać, jak godzi się on z własną śmiercią. Może za sprawą jakiejś przepowiedni, albo Qui-Gona mówiącego mu: przyjdzie taki czas, kiedy będziesz musiał poświęcić się dla większego dobra. Na co Obi-Wan odpowiedziałby coś w stylu: co? Nie, ja chcę pomóc, ale nie zamierzam umierać. I potem poprowadziłbym go do momentu, w którym zaakceptuje, że musi umrzeć i zrobi to z własnej woli, kiedy poczuje, że nadszedł moment tego poświęcenia. Kiedy potem oglądałbyś Nową Nadzieję, inaczej patrzyłbyś na jego śmierć. Do Obi-Wana wtedy dociera, że jego podróż trwa już od dłuższego czasu i że czekał na ten moment od dawna. Dlatego przychodzi mu to tak łatwo, poświęcić się i umrzeć. To była dla mnie w skrócie druga historia. Jeśli miałbym coś do powiedzenia przy kolejnym sezonie serialu, to skupiłbym się właśnie na tym. Według Beattiego prace nad jego trylogią zostały wstrzymane po box-office'owej porażce filmu Solo. Decyzja Disneya, by odejść od formuły kinowych spin-offów, była równoznaczna z wrzuceniem scenariusza Obi-Wana do zamrażarki, zaś sam pomysł wrócił do łask dopiero po starcie usługi Disney Plus i skupieniu się mocniej na produkcjach serialowych. Beatty podkreśla w tym wywiadzie, że cieszy się, że duża część jego pomysłów została ostatecznie wykorzystana, choć dodaje, że jednocześnie trochę żałuje, że jego historia nigdy nie zostanie całkowicie przeniesiona na ekran. A na koniec jeszcze jedna mała prośba do Was. Skontaktował się ze mną jeden z widzów kanału, który tak się składa, że jest wolontariuszem w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie i razem z innymi wolontariuszami prowadzi teraz zbiórkę na zrzutka.pl, której celem jest po prostu doposażenie tego schroniska. Jak pewnie większość z Was się domyśla, w takich schroniskach z reguły zawsze czegoś brakuje, więc jeśli możecie wspomóc sprawę i zwierzaki, to wolontariusze będą Wam mega wdzięczni. Link do zbiórki zostawiam Wam w opisie wideo. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jak podoba Wam się ta filmowa wersja, a raczej ten zarys przedstawiony przez Stewarta Beattiego, który z filmowych wątków, jakich nie użyto w serialu, zabrakło Wam w nim najbardziej. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu.
Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.